siedzimy, miejsce do lądeczki. Jest ten bidulek, który ma takie nóżki, ja mu to zawsze... O, to pokażę. On się nauczył, ja mu zawsze tutaj daję u góry i on z tymi nóżkami biedny żyje, kochany. Takie mu tylko kawałeczki tych paluszków zostały, no. Taki los miejskiego gołąbka, ale o, jakie czarne mają, mokro jest po prostu, to taka ziemia. O, o, ale on to jest nauczony, tutaj reszta dostanie na dole, nie będę mu przeszkadzać. On jest nauczony, tam jest nawet nagranie u mnie, że on zawsze dostanie to u góry. No zawsze, no nie wiem, kiedy tu ostatnio byłam, no nie jestem też tak często. Och, Boż, tu skoczył, widzicie? Jaki to jest gołąbek? Ma zaplątane obie nóżki. Może go złapię. Ten czarnuszek. Kurde, ale jak to mi się nie... Nie wiem, czy mi się to uda. O, jeden nawet zahuczał na mnie. Zaraz zobaczymy. Kurczę, no muszę go złapać. Jak nie, to na ziemię nasypię. Będzie może łatwiej. No, obie nóżki. Jakie to stworzenie i jak on wie, gdzie przyjść po jedzenie. No zobaczcie, kochani. No to jest po prostu masakra. Już ma dwie takie, no, martwe, dwa martwe paluszki. Och Boże, jakie to są stworzenia. Jakie głodne. No jedzą z ręki. Jak go tu złapać? Może na ziemi będzie łatwiej. To każdy ruch, ręka w górę, to on po prostu, to on po prostu będzie uciekał. Jest. Zaraz muszę na razie odłożyć telefon, żeby wam pokazać. Jaszka, mam takie nóżki zaplątane, jedna do drugiej, dwa martwe paluszki, ale wagowo to nie jest źle, to może gołąbeczek jakoś tam sobie dawał radę. Dobra, to już go zaraz pakuję do samochodu, chyba go wezmę do domu, niech sobie może złapie oddech, tak nawet na jeden dzień, to jutro bym go przywiozła, zobaczę, w jakim jest ogólnym stanie. No i taka akcja od rana. Na pewno tu mu kilka pióreczek wypadło przy takim łapaniu. No, takie ma te nóżki. Jedna do drugiej przyplątana. Dwa paluszki wydają się martwe, ale może one są tylko tak uwrócone tutaj. No zobaczymy. Dobra. Idę zanieść do samochodu. Może jeszcze tu jakiś potrzebuje pomocy. Teraz im tu jeszcze nasypię jedzonka. A jeszcze ten bidulek, co ma te nóżki takie. No, paluszków to w zasadzie, no tam częściowo mu zostały. Amputowały się to właśnie na pewno od takich sznurków. Dobra. Nie przedłużam. Tutaj jaki młody, śliczny. Jaka ślicznotka. Wydaje mi się, że młody, bo to taki mały ten gołąbeczek. Jak patrzę przez komórkę, to tak... Za bardzo tu jeszcze nie ogarniam. Muszę tu... Tak, to młodziutki. Jejku, jeszcze biega takie maleństwo, żeby go jeszcze karmili rodzice. Dziubulek. Ten też młody gołąbeczek. Ten jaki, jakie ma tutaj ładne przy oczach i... Ładnie upierzony. No, nawet wróbelek się zjawił, ale pewnie. Ucieknie. A jest, wróbelek nawet. To jest samczyk. Wiem, że samczyk ma taki... samiczka jest zawsze szara, a samczyk ma taką krawatkę pod dzióbkiem. Też sobie coś powiem. Ja już nie wiem, czy to jest młody gołąbek, czy tak może jakiś na jajeczkach siedzi
i tak skrzydełka rozkłada, żeby mu nie zjadły inne gołąbki. Sobie pojedzą. Tutaj wiem, że też ktoś przynosi jedzonko. To nie jest źle. Ale ziareczka jak dostaną, to zawsze na dłużej im się zatrzyma w tobołku. Takie wartościowe pożywienie. A i ten maluszek się naje. Jaki urodziwy. Ach, tak szybko biega. Gołąbki jak pojedzą, to zaraz się odzywają, zaraz zaloty. Zadowolone wtedy śpiewają. Przeważnie to są takie niebieskie, a każdy inny to jest takie ubarwia, tak to statko jest i białasek i tamten taki rudasek trochę. To się rozpycha skrzydełkami. Nie, to młodziutkie jest. Młodziutki się tak rozpycha. Kupiłam trochę więcej kukurydzy. Ja wiem, że gołąbeczki tą kukurydzę to tak szybciej się najedzą kukurydzą, złapią sobie, a później dopiero wybierają te drobne ziareczka. Są takie różne ziarno jest, pomieszałam, ale jest dużo kukurydzy. O, wróbelek. Dobra, jedziemy dalej popatrzeć, czy ktoś tam pomocy nie potrzebuje. O, a tu kawka, jakiś budulec sobie zbiera. Chciałam pokazać, jak one po prostu wyjadają. Pierwszą to wyjadają właśnie kukurydzę. A później tak sobie takie drobne ziareczka zbierają, to co zostanie. Tam jest jęczmień, pszenica, słonecznik nieuskany, groch. No takie akurat ziarno kupiłam. Różne tam, w trzech miejscach dałam. Może z centrali nasiennej to zawsze kupuję, to jest takie lepsze jakościowo. Trochę takie, no jedne to nazywane nawet takie odpadowe, ale gołąboczek miejski to on jest zadowolony, jak on jakiekolwiek ziareczko sobie zje. Trochę taniej. Jaki ładny, jaki energiczny ten maluszek. No dobra, ten też ma ciekawe pióreczka, ciekawe kolory. Gołąbeczek już nóżki odplątane. On tutaj mi ostrości nie chce złapać, zaraz. Co to się z ostrością stało? Dobra. No ma tą martwicę paluszków. Od razu je, tam nie patrzy, że ja tu jestem. Odplątane, no w te wewnętrzne paluszki, jeden i drugi martwica, tamten jeden taka więcej ciepła nóżka, więc tam posmarowałam jeszcze trybiotykiem do tego. Taki szczochrany ten ogonek, no bo wiadomo, że gołąbeczek nie mógł normalnie chodzić, tylko się tak przesuwał na pewno z tymi sznurkami. Ale już będzie ok. Już teraz będzie miał nóżki swobodne, będzie mógł chodzić. To i nawet zejdzie to martwe się tam szybciej może tam zregenerują te nóżki. Tak. Będzie mógł sobie chodzić. No ta prawa jest taka w gorszym stanie.
Tak, prawo, nóżko, gąbuśka. Aż będzie okej. Okay. Tutaj lepiej widać. To tak wygląda martwy paluszek. To jest taki czarny, się robi taki węgielek, no. I on tak po prostu odpadnie. O. I drugi jest taki sam. Nitka już usunięta, tu by reszta tych paluszków też pewnie była zagrożona. No bo nitka by się stopniowo zaciskała, zaciskała. No, taka dosyć była masywna. Pokaż się, pokaż ten dziubulek malutki, pokaż się, kochany. Ładny gołąbulek jesteś. Takie ma białe pióreczko. No. Sobie teraz poje, odpocznie, wody się napije, troszeczkę elektrolitów mu nawet wsypałam.